Cześć! To twój samochód? Tak, to mój samochód. Cześć, ja jestem Patryk. Moja mama Ario. Ario, powiedz mi o swoim samochodzie, bo ja patrzę na to auto i się zastanawiam nad marką, bo jakby jest tu delikatnie zrobionych kilka modernizacji, ale to jest Chevrolet. Chevrolet z 1937 roku. Jak dawno go masz? Mam go od roku. A znasz jego historię? Tak, kupiłem go od córki pierwszego właściciela. Od 40 lat stał w garażu. 40 años sin caminar, guardado un garaje. Powiedz mi, jakie modyfikacje w nim wprowadziłeś, bo tak, widzę, klosze reflektorów założyłeś nowe, nowego typu, na światła LED-owe do niego. Przede wszystkim silnik nie jest oryginalny. Wymieniłem go na inny. Otworzysz, pokażesz? Nie jestem zaskoczony. W nadwoziu tego klasycznego Chevroleta zamontowany jest silnik diesla marki Perkins, przeznaczony do traktora. Jest też skrzynia biegów z radzieckiego autobusu i tylny most od wiekowego amerykańskiego Buicka. Jestem pod gigantycznym wrażeniem. Super. To jest w ogóle niesamowita i niezwykła historia, że ktoś na co dzień dziś używa auta z 1937 roku. Samochodu, który również dokładnie w tych samych latach w Polsce na Woli był produkowany, właściwie montowany w zakładach Lilpo Praulowenstein. Dokładnie ten sam model Chevroleta, który dziś tutaj jest na Kubie. Tych Chevroletów w Polsce zostało dosłownie kilka i są w stanie złomu, a sytuacja na Kubie spowodowała, że Chevrolet dokładnie z tego samego roku w wersji kubańskiej jeździ do dziś i ma się świetnie. Gratuluję. Piękny samochód. Ario jest bardzo dumny ze swojego samochodu, który przecież samodzielnie składał. Na tyle dumny, że dał mi się swoim oczkiem w głowie przejechać. W ramach rewanżu obiecałem, że postawię mu kubańską kawę w pobliskim barze. I teraz jedynka. Okej. Ale mówiendo. No tak, tak ciężko, ciężko, ale z drugiej strony tu jest oryginalny układ kierowniczy, który jest zostawiony. Oryginalny jest też przednie zawieszenie, które jest sztywną belką. O, poczekaj, bo mi się też drzwi otworzyły. Cała karoseria pracuje. W lewo skręcamy, dobra. Zawieszenie troszkę pracuje jak w wozie drabiniastym, mniej więcej na tej samej zasadzie. Układ kierowniczy precyzję ma również z tego 1937 roku. No tak dokładnie wtedy budowano samochody. To jest taka prędkość przelotowa, około tych 40-50 km na godzinę.